Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. Dorota Kunc i ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszamy. Zapraszamy. naszym studium witamy dyrektora naszego rady, księdza Piotra Adamczyka. Cześć Boże. Cześć Boże, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, no i startujemy. Na początek nowa ramówka, nowe audycje, dużo audycji. Wśród nich program Słowo za Słowo, Rozryś Kościół. Książę, dyrektorze, skąd pomysł na taką audycję? I czy jest potrzeba, żeby dyskutować o Kościele? Zawsze jest potrzeba. To było moje marzenie, kiedy zostałem dyrektorem, kiedy zobaczyłem, jaką popularnością cieszy się program Słowo za Słowo, kiedy rozmawiamy o regionie, o sprawach bliskich naszym mieszkańcom, samorządowcom. Pomyślałem, że też trzeba rozmawiać o tym, co jest bliskie naszemu kościołowi lokalnemu, co dotyka nas, co nas frapuje. Dlatego pomyślałem, że trzeba by było takie jedno w tygodniu, słowo za słowo, które dotykałoby rzeczywiście kościoła, tego, co, czym żyjemy, co jest dla nas ważne. Będą trudne tematy. Ksiądz Marcin gryzło bo tak się nazywa, nasunął mi właśnie pomysł na nazwę tego programu, jak go rozgryźć, jak go zrozumieć, jak, jak rozmawiać o tym wszystkim, co jest i piękne, a zarazem i trudne, bo dotykamy przecież tajemnic wiary i życia społecznego, publicznego, bo Kościół żyje pośród nas. Kościół to jesteśmy my ale kościół to jest też instytucja to są też ludzie to są też problemy bo tam gdzie jest człowiek tam są różnego rodzaju pytania i, i zagadki no i trudne tematy a mnie się bardzo podoba ta gra słów nie wiem czy państwo zwróciliście uwagę ksiądz Marcin Gryzł jako prowadzący ten program i rozgryźć kościół to nie jest przypadek oczywiście Chyba tak. prawda tak tak na gorąco księże dyrektorze czy są jakieś Teraz pytania trudne, które powinniśmy poruszyć, tematy związane z kościołem. Może bo... ksiądz dyrektor nas pouczy, od czego powinniśmy zacząć? Ja nie jestem od pouczania. Mhm. Raczej chciałem dać pewną przestrzeń, którą myślę, zapełnimy. Na pewno widzimy, co dzieje się obok nas, kiedy wchodzimy do kościołów, kiedy jesteśmy na Mszach Świętych, to zauważamy, że w kościele coraz mniej jest młodych ludzi. No więc pytanie. Jak docierać z dobrą nowiną do młodego człowieka? Jak go zafascynować na nowo Chrystusem? Jak zapalić, jak pozwolić Jezusowi płonąć w naszych sercach tak bardzo, by młody człowiek chciał słuchać Ewangelii, dobrej nowiny na dziś zresztą. W Nowej Mówce codziennie rano możemy usłyszeć tę dobrą nowinę dzięki Biblia Audio, superprodukcja, naprawdę w sposób piękny wykonanej, prze przedstawionej. Możemy wsłuchać się w słowa, które mają nas nieść, pouczać, mają nam dodawać skrzydeł, mają nas prowadzić do bliższej relacji z Panem. Ta panią. druga strona medalu jest też taka, że kiedy z mikrofonem RDN rozmawiamy z młodymi ludźmi, to oni bardzo często mówią, że Kościół nie jest modny, że Kościół jest pase. Chyba nie do końca, bo kiedy patrzymy na spotkania młodych, na pielgrzymkę chociażby nawet, te kilka tysięcy młodych ludzi, rodzin z dziećmi. To chyba nie do końca tak jest. Być może też to jest nasza rola mediów, byśmy pokazali Kościół, tą ludzką twarz Kościoła modną, dobrą, piękną, że my rzeczywiście możemy inaczej że Jezus ma wciąż dobrą nowinę, ma siłę przekonywania i pewien duchowy, ale i też taki codzienny, że tak powiem, bagaż, y, doświadczeń, rozwiązań na różnego rodzaju kłopoty, którymi żyje y, człowiek. No spoczesny. właśnie ja się zatrzymam tego, co ksiądz dyrektor mówi, ponieważ y, psychologia ostatnio też bardzo mocno podgrzewa temat, że coraz częściej, coraz więcej w wychowaniu młodych ludzi no, biorą udział media. Pytanie jest czy radio, w tym nasze radio decyzjalne, może pomóc jakoś w patrzeniu młodego człowieka na kościół, na rzeczywistość. Jak powinno to zrobić w jaki sposób? Właśnie. jak Jaką metodą? Do To jest pierwsza próba ten program. Ten program, Wtedy. prawda? Mhm. Myślę, że nie jedna, bo ksiądz Marcin Gryzło ma też taki piękny program autorski. Może inaczej, młodzi z księdzem Marcinem mają w czwartki wieczorem ten program Patrząc z góry. Myślę, że jest to też jakaś odpowiedź na to, co siedzi w młodym człowieku. Oczywiście studenci na naszej antenie też w niedzielę, Bodajże drugie miesiąca będą próbować od swojej strony m, o tym kościele i o tej codzienności rozmawiać. Ale Czyli? ja tak? się te mhm. też tu zatrzymam, pozwolicie księża, i właśnie zapytam Was jako księży: bo z jednej strony mamy młodych ludzi, o których teraz rozmawiamy, którzy no właśnie w tych rozmowach mikrofonowych powiedzmy w ciągu roku mówią, że kościół nie do końca jest dla nich modny. A rzeczywiście jest i pielgrzymka, gdzie mamy absolutne, pospolite ruszenie i masy, armię młodych ludzi, którzy w ogóle nie wstydzą się wtedy okazywania wiary. To jak to jest, co się dzieje? Ja mogę powiedzieć najpierw z perspektywy też szkoły, bo mam do czynienia z młodymi osobami, szkoła średnia. I rzeczywiście można powiedzieć, że jest taki balans. Z jednej strony są ludzie, którzy nie wstydzą się kościoła, którzy uczestniczą w różnego rodzaju akcjach, wyjazdach, pielgrzymkach, koncertach i wiele, wielu różnych tego typu sprawach. Natomiast są też młodzi, którzy nie do końca może nie tyle są przekonani, ale mają też taki fałszywy obraz kościoła. Mało jest rozmów na temat kościoła, tego takiego prawdziwego patrzenia na kościół. Co więcej, pozwolę się wtrącić. Myślę, że stało się w naszej polskiej rzeczywistości bardzo niedobra rzecz, mianowicie i to przez media, ale też i myślę, tutaj nie są bez winy i duchowni, ale i politycy, że Zaczynamy utożsamiać Kościół z jakąś jedną partią. Jezus jest. To jest bardzo ważny wątek tak, nie... i trudny wątek. Tak, Jezus nie, nie jest żadną partią. Z żadną partią. Jezus jest y, synem Boga Ojca, który przychodzi do człowieka każdego, by mu zaproponować y, drogę przez ten świat w dobroci, y, w posłuszeństwie Bożym Przykazaniom, które tak naprawdę mają. Pomóc człowiekowi żyć wewnętrznie spójnie, po to, by radość codzienności życia prowadziły nas do, ten, do tego momentu trudnego, jakim jest śmierć, który to moment, w tym co głosimy i w tym co wierzymy, jest przejściem do domu, do wieczności, która jest szczęśliwa. I to jest to pierwsze przesłanie Jezusa to jest. Jezus stał się dzieckiem, który niejako chce wziąć nas jak dziecko za rękę, chodź, bo chce ci pokazać mojego tatę, który cię kocha, który na ciebie czeka. I to jest misja Kościoła. Myślę, że takim odkryciem dla mnie, w jaki sposób można do młodych ludzi mówić o sprawach Ewangelii, jest biskup Grzegorz Ryś. Zobaczmy, z czym on wychodzi. Mamy dzisiaj piękne słowo Boga, które nas prowadzi, zachęca, otwiera i myślę, że tą drogą powinniśmy iść. Z jednej strony ksiądz Piotr mówi, że Jezus nie jest partią, a ja znam wielu bardzo poważnych i zacnych duchownych, którzy mówią, wszystko jest polityką, Kościół to też polityka, polityka dobrej miłosierdzia. Ja uh -huh. mówiłem o tym w piątkowym przeglądzie prasy, wspominając księdza Henia Zielińskiego i ojca Kowalczyka. Właśnie w tej kwestii. Myślę, że warto do tego tekstu wrócić. I Idziemy. To ja też apeluję, żeby ksiądz Piotr częściej o tym mówił w ogóle i w najbliższym czasie też mówił. A my zapraszamy bardzo serdecznie. I jeszcze takie pytanie. książę dyrektorze, czy powinniśmy się bać jakichś tematów w tej audycji? Myślę, że nie. Słuchajcie słuchaczy tego jakie pytania chcą zadać właśnie go, naszym gościom. Bardzo dziękuję księdzu Marcinowi, że podjął się zapraszania gości. Mam nadzieję, że na, na naszej antenie będą różni, duchowni, też nie tylko. A chętnych nie brakuje. Natomiast powiem wam tak, że bardzo, się ba bardzo też chcę przypomnieć i też zaapelować, że to jest taki dwugłos, bo to jest ta jedna rozmowa w czwartkowa, ale w każdą sobotę i w każdą niedzielę mamy taki krótki, dziesięciominutowy program z naszym biskupem Andrzejem w trosce o Kościół, gdzie zadajemy biskupowi Andrzejowi. To jest jego Odpowiedź jego odpowiedź na nasze pytania też zachęcam do pani Ewy Bieton Piszcie i ona w waszym imieniu te pytania. Nie mogę się powstrzymać. I muszę zadać jeszcze jedno pytanie na koniec, bardzo mogę? Proszę, proszę bardzo. Czy to jest tak, że Piotrze, bo często o tym także mówimy w niedzielnych przeglądach prasy, że kościół ma teraz trudniejszy czas. To znaczy, zawsze yy, to zawsze dla. Uczniów Jezusa był nie czas trudny. Nie było łatwych czasów. Tak. Mhm. Jezus mówi, kto chce i za mną, niech weźmie krzyż. Niech mnie naśladuje. Kiedy patrzymy na Jezusa, który nie był politykiem, ale rozmawiał z ludźmi, którzy mieli wtedy władzę. W, w Piłat, Herod, Sanhedryn skończył na krzyżu. Po ludzku nie chcieli go słuchać. No, jest to wpisane gdzieś w nasze mm, posłanie. Pamiętajmy, że. Pierwsi apostołowie to są męczennicy. Kościół pierwszych trzech wieków to męczennicy. Męczennicy to jest posiew wiary. To wpisane jest w jakiś sposób w nasze życie. Natomiast nie wolno nam się przestraszyć. To ja moment, Marcinie, tak, to też jest wyzwanie ten problem. Ja w tym momencie w też razie. się nie mogę powstrzymać, bo przypominały mi się słowa papieża seniora Benedykta, który mówił, że trudne czasy dla Kościoła są potrzebne, bo one oczyszczają. I Kościół po takich trudnych przejściach, sytuacjach, wychodzi zawsze mocniejszy. I wydaje mi się, że takie programy, o których tutaj mówimy w nowej ramówce, które ukażą nam Kościół tak od środka, od innej strony, od tej strony, która nie jest znana często na portalach społecznościowych, myślę, że pozwoli nam przybliżyć pewne prawdy, a może przede wszystkim też przybliżyć młodych ludzi do Kościoła. Tak, ja oczywiście zapraszam wszystkich naszych pracowników Kurii Decyzjalnej. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby rozmawiać. Ksiądz Marcin też będzie swoimi drogami zapraszał. Mam nadzieję, że ten czwartkowy program będzie nas wspierał. Rozgryzał od środka i będzie nam ukazywał nowe przestrzenie i perspektywy, które możemy zdobywać dla Jezusa, ale też pokazywać Kościół, który jest wciąż atrakcyjny dla każdego, również dla młodego człowieka. Faktograficznie, księża zatem, wszyscy z Państwa, którzy chcą do nas dołączyć, przekazać opinie, sugestie albo wręcz propozycje pytań, które powinniśmy zadać, czy też postaci, które powinniśmy zaprosić, bardzo proszę, piszcie sekretariat małpa rdn.pl. Infomałpa.rdn.pl są dobrze znane telefony do radia. Przede wszystkim telefon do sekretariatu 14-627-5050. Zapraszamy na każdy, w każdy czwartek na audycję o 9.10. Do usłyszenia. usłyszenia. Dziękujemy. Cześć, Boże.